dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić znany efekt DJ-ski w naszym nagraniu. Otóż mamy takie nagranie. Teraz chcielibyśmy zastosować fajny taki efekt DJ-ski związany z filtrem. Jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić w sposób prostszy i w sposób nieco trudniejszy. Pierwszy sposób to będzie taki, w którym będziemy używać tylko narzędzi dostępnych w naszej stacji roboczej. Czyli na naszym śladzie zapinamy sobie jakiś korektor. Do tego celu posłuży nam korektor od Digi i wystarczy nam jedno pasmo, prawda? W zasadzie wystarczy nam tylko odcięcie filtra. I teraz co musimy zrobić? Otóż musimy zautomatyzować te odcięcie filtra na naszym pluginie. Jak to robimy? W Pro Toolsie przytrzymujemy wszystkie trzy modyfikatory, Ctrl, Start i Alt. I klikamy w dany parametr i teraz widzimy Enable Automation i to klikamy. I już mamy włączoną automatykę tego parametru. Przejdźmy teraz do naszego tracku. I tutaj widzimy, że mamy już możliwość wyboru automatyki tego parametru. I przechodzimy na nią. I teraz widzimy, możemy sobie ustawić automatykę tego parametru. Żeby narysować punkty automatyki, przytrzymujemy Ctrl i wtedy możemy sobie rysować. I narysowaliśmy sobie automatykę i teraz posłuchajmy, jak zabrzmi nasz kawałek po tego typu zabiegu. I teraz możemy posłuchać tego w całości. Tak brzmi ten efekt. Jeszcze zobaczmy, co się dzieje z naszym EQ podczas włączenia tej automatyki. I jeszcze raz posłuchajmy sobie. Popatrzcie, co się dzieje z EQ. We'll be right back.
I w ten sposób możemy sobie zrobić to używając wtyczki, która jest w Pro Toolsie, czyli po prostu filtra. Zautomatyzowany parametr częstotliwości i możemy dokonać tego właśnie za pomocą pluginu, który jest w naszej stacji roboczej. Fajny efekt, możemy go śmiało używać w różnych miksach. A już w kolejnym filmie pokażę Wam, jak zrobić to samo, tylko że wtyczką, która jest do tego specjalnie stworzona. Zapraszam serdecznie do drugiej części. Trzymajcie się, cześć!